Cześć, jestem Julia i dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić taki ocieplacz na szyję z golfem. Dostosujesz spokojnie ten tutorial pod swoje potrzeby, będziesz mogła zrobić z niego zarówno ocieplacz dla osoby dorosłej, jak i taki dziecięcy mniejszy rozmiar. Włóczkę dobierz samodzielnie. Najważniejsze, żeby przerabiając na drutach 4,5 mm. Uzyskać próbkę o szerokości 24 oczek na 10 cm. Pamiętaj, jeśli będziesz korzystać z wełny Merino, że ona po praniu się rozciąga. Ja będę dziergała drutami Knit Pro Mindful. To są druty krótkie, w rozmiarze 4 mm na prawym drucie 3,5 mm na lewym, mam krótką żółkę, która razem z drutami daje mi obwód 40 cm. Chwytam sobie w prawą dłoń drut, na którym mam 4 mm, czyli ten większy i zaczynam odbierać y, nitkę, która jest mi potrzebna do nabrania oczek. Żeby odmierzyć jak długi ogonek potrzebuję, chwytam sobie nitkę i oplatam dookoła druta 10 razy. 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, czyli na 10 oczek potrzebuję mniej więcej tyle nitki. Nabrać chcę 109 oczek, więc odmierzam. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 i trochę. Krótki ogonek mam po prawej stronie, po lewej stronie mam włóczkę, która idzie od kłębka tutaj robię pętelkę początkową, tak zwany znikający supełek, to jest moje pierwsze oczko. Wkładam tutaj drut 4 mm, zaciskam. Chwytam w ten sposób, że krótki ogonek jest po prawej stronie, a ja kciukiem palcem wskazującym chwytam w ten sposób palcami tutaj przytrzymując obie nitki. To jest nitka od kłębka, to jest krótki ogonek. Nabieram 109 oczek. Jedno już mam, jeden podbieram nitkę z tej strony, następnie tutaj od góry. I przewlekam przez tę pętelkę, która mi tu powstała. Puszczam kciuk i zaciskam. Mam dwa oczka nabrane, podbieram znów nitkę z lewej strony. Podbieram nitkę z prawej strony z drugiego palca, przewlekam przez pętelkę, puszczam kciuk i kciukiem zaciskam. Mam trzy oczka. Jeszcze raz z lewej strony, z prawej strony. Przewlekam przez pętelkę, puszczam kciuk i zaciskam. Mam cztery oczka. Powinnam ich mieć 109. Mam nabranych 109 oczek. Staram się ułożyć wszystko tak, żeby tutaj mieć falbankę do wewnątrz mojego okręgu, nie na zewnątrz i nigdzie nie może być przekręcona. Prawy drut 4 mm, czyli ten większy, krótki ogonek z boku, nie będzie nam potrzebny. Naciągam trochę robótkę, ten nasz, nasze oczka początkowe, o, żeby móc dziergać i zamknąć robótkę w okręgu. Wytam sobie długi ogonek od kłębka, raz dookoła małego palca owijam, dwa razy dookoła dużego i w ten sposób ja trzymam włóczkę. Teraz muszę wytracić jedno oczko, ponieważ docelowo chcę ich mieć 108, żeby zamknąć w okręgu muszę jedno oczko stracić. Ja robię to w ten sposób, że prawym drutem podbieram sobie oczko z lewego druta, w ten sposób. A następnie lewym drutem podbieram to drugie oczko teraz, drugie licząc od początku druta, stąd i przekładam je ponad tym oczkiem. I wyciągam lewy drut, a zrzucam po prostu to oczko tutaj z tego druta w ten sposób. Straciłam jedno oczko i zamknęłam robótkę w okrążeniu. Żeby zacisnąć tę nitkę muszę pociągnąć za krótki ogonek. I okrążenie nam się domyka. W tym momencie miło włożyć jakiś znacznik symbolizujący nam początek okrążenia. I zaczynam przerabiać ściągacz. Dwa oczka prawe, dwa oczka lewe. Jedno oczko prawe, drugie oczko prawe, i następnie dwa lewe. I tak robimy przez całe okrążenie, i robimy tak na długość naszego golfu. Jest to zależne od nas, jak wysoki golf chcemy. Pamiętajmy, że golf powinien się wywijać. W wersji na siebie, dla dorosłego, długość tutaj mojego ściągacza, mojego golfu wynosi 20 cm, żeby po wywinięciu było spoko. Tutaj robię teraz komin dla dziecka na dokładnie tę samą ilość oczek na szerokość, natomiast e, robię krótszy, czyli na 15 cm. Moje dziecko ma 8 lat, to jest na 8-latka, robię akurat 15 cm po wywinięciu i tak będzie u niego ok. Przy ostatnim okrążeniu trzeba włożyć znaczniki. Znaczniki wkładamy 3, poza tym, że mamy ten początkowy, to jeszcze 3 znaczniki. I tutaj Wam napiszę pierwszy znacznik, wkładamy po 22 oczkach. On będzie za dwoma oczkami prawymi przed dwoma lewymi, tak kontrolnie. 22 oczka, później 34 oczka naprzód. Ten przedział zacznie się od dwóch oczek lewych i się skończy na dwóch oczkach lewych. Później znów mamy ramię. Ono będzie na 22 oczka znowu, zaczyna się dwoma prawymi, kończy się dwoma prawymi oczkami i tył szeroki na 30 oczek i tak samo zaczyna się lewymi dwoma oczkami i kończy się dwoma lewymi oczkami. Trzeba więc przerobić jeszcze jedno okrążenie ściągaczem wkładając te znaczniki i teraz już zaczniemy robić rozszerzanie na ramiona. Ja zaczynam od tego, że prawy drut, czyli ten, na którym miałam 4 mm, odkręcę i zmienię go sobie na drut 4,5 mm. Tutaj już sobie przerobiłam pierwsze oczko. Całe ramię przerabiamy bez zmian, czyli tak jak schodzi z drutów, ściągaczem. Prawe, prawe, lewe, lewe, aż do znacznika. Przerobiłam do znacznika, znacznik przekładam. I to jest miejsce, w którym będę dodawała oczko, tak żeby one ładnie wychodziły od strony ramienia. W tym celu podnoszę tą nitkę, która jest tu pomiędzy, narzucam ją w ten sposób na lewy drut. Ta nóżka idzie tu z przodu i wbijam się teraz tu pod spód, pod tylnią nóżkę i przerabiam to oczko w ten sposób. Tworząc dodatkowe oczko, jeszcze raz pokażę. Najduję nitkę, która jest tu pomiędzy oczkami, narzucam ją na drut w ten sposób, na lewy drut. Prawym drutem wbijam się od spodu pod nią i przerabiam na prawo. Robię to dosyć luźno. I teraz zaczynamy robić tutaj inny wzorek niż mieliśmy dotychczas. Nie będziemy dalej robić ściągaczem, tylko zaczniemy robić wzorek. Dlatego w miejscu, gdzie są lewe oczka, będziemy robić prawe, a tam, gdzie są prawe, będziemy robić lewe. Czyli w pierwszym okrążeniu po prostu robię prawe, prawe i lewe, lewe. Prawe, prawe, lewe, lewe i tak, aż dojdę do znacznika znowu. Jestem przed znacznikiem i znów powinnam dodać oczko, ponieważ zaraz będzie ramię. A będziemy dodawać oczka z prawej i z lewej strony ramienia zawsze, w każdym okrążeniu. Dlatego znów znajduję nitkę, która jest pomiędzy i tym razem narzucam ją w ten sposób na lewy drut i wbijam się prawym drutem od tej strony i przerabiam oczko na prawo. Pokazuję jeszcze raz. Znajduję nitkę, która jest pomiędzy oczkami, narzucam ją na drut w ten sposób. Wbijam się od tej strony i przerabiam to oczko na prawo dosyć luźno, bo inaczej będzie nam się marszczyć. Przekładam znacznik, ramię robię tak jak schodzi z drutu, czyli prawe to prawe, lewe to lewe, aż do znacznika. Przerobiłam ramię, więc przekładam znacznik, i teraz na plecy muszę dodać oczko. I robię to w taki sposób, jak robiłam na początku, czyli podbieram znów nitkę, która jest pomiędzy oczkami, narzucam w ten sposób, wbijam się pod spód, podbieram nitkę i przerabiam na prawo dosyć luźno. To oczko, żeby było troszkę większe. I teraz robię tył, tył robię w ten sposób, jak przód, czyli lewe oczka przerabiam jak prawe, a prawe na lewo. Jestem na końcu okrążenia, przed ramieniem, znów dodaję oczko, podbieram nitkę, która jest pomiędzy oczkami, narzucam ją na drut w ten sposób i przerabiam na prawo. Trochę luźniejszą nitkę zostawiam. Przekładam oczko początkowe i znów jestem na ramieniu. Ramię przerabiam tak, jak schodzi z druta, czyli prawe na prawo, lewo na lewo. Kontynuuję ściągacz. Jestem przy znaczniku, kończy się ramię, zaczyna się przód. Przekładam znacznik i znów dorabiam oczko. Podbieram nitkę, która jest między oczkami, narzucam w ten sposób i przerabiam za tylną nóżkę na prawo dość luźno. Zostawiam tę nitkę luźną. Przerabiam następne oczko na prawo i dalej oczka, tak jak schodzą z drutu. Czyli w parzystych okrążeniach będziemy przerabiać oczka tak, jak schodzą w drut, z drutów, na przodzie i na tyle, natomiast w nieparzystych na przodzie i na tyle będziemy zmieniać prawe na lewe, lewe na prawe. W każdym rzędzie dodajemy oczka przed i za ramieniem. Jestem już przy końcówce przodu, jestem przed znacznikiem, ostatnie oczko przerabiam na prawo i znów dorabiam oczko. Podnoszę nitkę, która jest pomiędzy, narzucam ją w ten sposób, wbijam się od tej strony i przerabiam na prawo luźno. Zostawiając tę nitkę, wiecie, bez zaciągnięcia, po prostu luźniejszą, przekładam znacznik. Znów jestem na ramieniu, ramię robię tak, jak schodzi z drutów, kontynuuję ściągacz. Jestem za ramieniem, przekładam znacznik i znów dorabiam oczko. Zaciągam nitkę tutaj, która jest pomiędzy oczkami w ten sposób na drut i przerabiam za tylnią nóżkę na prawo luźno. I dalej jak schodzą z druta, czyli prawe na prawo, lewe na lewo. Jestem przed końcem rzędu. Mam znacznik początkowy tutaj, czyli tu jest ramię, tu jest tył, więc muszę znów zaciągnąć oczko, zarzucić je sobie na drut w ten sposób i przerobić na prawo z luźną nitką. Przekładam znacznik. I te dwa rzędy będziemy powtarzać tak długo, aż osiągniemy pożądaną długość ramienia. Znów wykonuję nieparzyste okrążenie. Pamiętamy, że w każdym rzędzie przed oraz za ramieniem musimy dodać oczka, w sumie cztery oczka na całe okrążenie i w nieparzystym rzędzie na przodzie i na tyle prawe oczka przerabiamy na lewo, lewe na prawo, a w parzystych tak jak schodzą z druta. Tutaj już przerobiłam ramię, przekładam znacznik. Zaciągam nitkę, żeby to robić oczko. I teraz trzeba spojrzeć na wzór, ponieważ chcemy robić taki ryż, jakby trochę grubszy z kwadracików, czyli 4 oczka. Tak? Dwa w pionie, dwa w poziomie. Co oznacza, że po dwóch rzędach chcemy to robić na odwrót. Wiadomo, tu wyjdą nam dwa prawe. Tu wyjdą nam teraz dwa lewe. Więc tutaj muszą wyjść dwa prawe. Więc robimy dwa prawe najpierw, żeby się dostosować do wzoru. I teraz tutaj już mogą być dwa lewe. I znów dwa prawe. I już idziemy zgodnie ze wzorem. Zawsze na tej krawędzi trzeba chwilę popatrzeć i się zorientować, jak powinien pójść wzór. Lewe lewe. Jestem dwa oczka przed znacznikiem. Tu zrobiłam dwa lewe, więc robię na końcu dwa prawe, szukam nitki pomiędzy oczkami, zarzucam ją i przerabiam na prawo. Pamiętając, żeby troszkę naciągnąć tę nitkę i zostawić ją luźniejszą. Teraz znów jestem na ramieniu, więc tak jak schodzi z druta. Przekładam oczko. Jestem przed tyłem, dorabiam oczko, zaciągam nitkę. Luźno. I teraz znów spoglądam, jak powinien iść wzór tu. Gdzie miałam lewe, muszą być prawe, czyli tu będą lewe, czyli dwa oczka przerabiam na prawo. Najpierw. I tu już dwa lewe i dwa prawe. Jestem przed końcem rzędu. Zostały mi dwa ostatnie oczka na prawo. I nie zapominam o tym, żeby dodać oczko w ten sposób. I luźno nitkę. Przekładam znacznik początkowy. Znów mam parzyste okrążenie, więc tu już nie ma filozofii. Tutaj już wszystko przerabiam tak, jak schodzi z druta. Plus, oczywiście, dodaję cztery oczka. Każdorazowo przed i za ramieniem. Przekładam znacznik, dodaję oczko, luźna nitka. I tutaj, tak jak schodzą mi z druta oczka, takie przerabiam. Kiedy ramiona mamy odpowiednio długie, to będziemy teraz zamykać oczka na ramionach. Mam znacznik początkowy tutaj. Przerobiłam jedno oczko, przerobię jeszcze jedno na prawo. Czyli dwa pierwsze oczka na prawo i teraz te oczka będziemy zamykać. Te dwa zostają na drucie, te zamykamy. Czyli przerabiam na prawo następne oczko, następne oczko na prawo i to poprzednie oczko przekładam ponad tym oczkiem. Staram się to robić dosyć luźno, żeby to nie było takie ściągnięte, tylko elastyczne. I tak robię z całym ramieniem. Wszystkie oczka na prawo przerabiam i przeciągam to poprzednie oczko nad tym oczkiem. Doszłam do miejsca, gdzie mam ostatnie dwa oczka na prawo. Przerabiam pierwsze z nich na prawo i przekładam ponad nim poprzednie oczko. I ostatnie oczko po prostu przerabiam na prawo. Mogę ściągnąć ten znacznik. Teraz będę chciała kontynuować ten wzór krateczki, dlatego, tak jak w każdym rzędzie nieparzystym, sprawdzam sobie, co powinnam zrobić. Tutaj powinny być dwa prawe, jeżeli chcę mieć dalej kratkę. Dwa lewe, czyli te dwa ostatnie wychodzą mi na prawo. I w ten sposób je przerabiam zgodnie ze wzorem tutaj na lewo, żeby kontynuować krateczkę. Czyli prawe przerabiam na lewo, lewe na prawo. Na końcu zostają mi dwa prawe. ściągam znacznik, przerabiam jedno oczko na prawo, drugie oczko na prawo i to będzie koniec przodu. Teraz będę znowu zamykała oczka, czyli każde oczko przerabiam na prawo pierwsze i drugie i to przekładam. I tak znów robię, aż zostanie mi jedno oczko przed znacznikiem. Zostało mi ostatnie oczko do przerobienia, po prostu przerabiam je na prawo, wyjmuję znacznik i znów teraz przerabiam zgodnie ze wzorem kratki. Czyli spoglądam sobie, tu powinny być dwa prawe, czyli dwa lewe i robię dwa prawe tutaj. Jeden i dwa. I teraz zgodnie ze wzorem kratki: prawe na lewo, a lewe na prawo. Jestem przy końcówce, jadę zgodnie ze wzorem, aż zostaną mi tutaj dwa oczka przed znacznikiem, przerabiam je na prawo zgodnie ze wzorem, wyjmuję ten znacznik, bo już nie będzie mi potrzebny, i ostatnie dwa oczka przerabiam na prawo. I teraz będę pracowała tylko na tyle. Zatem odwracam robótkę, bo przechodzimy do pracy w rządach. Można sobie zmienić drutę albo ten przód przełożyć na jakąś dodatkową żółkę. Ja mam do tego taką różową żółkę. Ona ma dziurkę w środku, to jest taki kabelak. Wkładam tutaj mocno, mocno, żeby się nie wyjęła na drut. I następnie przeciągam przez tę część robótki, którą chcę odłożyć na chwilę na bok. Ściągam z druta. I teraz widać lepiej, jak się ten komin układa. Tutaj mam przód przerzucony na żyłkę, a tył jest na drucie. Żeby się nie wyjęła, można zrobić supełek. I nic nam już nie zawadza. Teraz pracujemy w rzędach tutaj na tyle, więc chwytam sobie moje druty. Pamiętajmy, że tutaj miałam drut 4,5, a tu mam 3,5 i to jest dosyć duża różnica. Normalnie bym zostawiła, gdybym robiła ściekiem gładkim, ponieważ lewe oczka robię trochę luźniej, ale tutaj jest taki ścieg strukturalny złożony z prawych i lewych oczek, dlatego podmienię sobie na 4 mm, żeby zmniejszyć różnicę między drutami. Można też przejść na 4,5 i mieć takie same na prawym i na lewym drucie rozmiary. To już zależy od was i waszej wygody. Zaczynam teraz robić tył. W rzędach jestem na lewej stronie i teraz tak pierwsze oczko podbieram na prawy drut w ten sposób i nitkę prowadzę do tyłu. Także powstają jakby dwa oczka z jednego oczka. W ten sposób moim zdaniem wychodzi bardzo ładny brzeg i dlatego w ten sposób ja to robię. I teraz przerabiam trzy oczka na lewo. I dwa na prawo, dokładnie tak jak nam schodzą z druta w tym momencie. Lewe na lewo, prawe na prawo. Jestem przy końcówce już tutaj tego rzędu i przerabiam tak jak schodzą z druta. Ostatnie trzy oczka są na lewo, a ostatnie oczko przerabiam na prawo w ten sposób. Odwracam robótkę. Znów jestem na prawej stronie i zaczynam w ten sam sposób co poprzednio, czyli przekładam pierwsze oczko na prawy drut z nitką do tyłu. Nie zaciągam tego, po prostu mam nitkę do tyłu. I następnie wykonuję oczko prawe i patrzę sobie, jak powinien pójść wzór. Już mam tutaj jeden kwadracik, czyli dwa. W pionie i dwa w poziomie zrobione, czyli muszę w tym rzędzie na prawej stronie zmienić wzór, żeby krateczka szła dalej, czyli tu powinny być dwa prawa, tutaj dwa lewe. Czyli mam na drucie oczko początkowe i jedno oczko prawe, a tutaj już dziergam zgodnie ze wzorem, czyli dwa oczka lewe i dwa oczka prawe. Jestem na końcu tego rzędu na prawej stronie. Przerabiam tutaj dwa oczka na prawo. Zostają mi cztery oczka na drucie, dwa na lewo i te ostatnie oczko na prawo i ostatnie oczko też na prawo od tej strony po dwie nitki. Całość przerabiamy jako jedno oczko, mimo że wygląda jakbyśmy mieli dwa oczka, to to jest całe to nasze pierwsze oczko. Odwracam robótkę. Znowu jestem na lewej stronie, przekładam pierwsze oczko na prawy drut z nitką do tyłu, pierwsze oczko tutaj na lewo, a dalej tak jak schodzą z druta. Na lewej stronie po prostu tak jak schodzą, tak przerabiamy. Zgodnie ze wzorem. Jestem na końcu tego rządu na lewej stronie, na końcu mi wypadają tutaj oczka prawa. I. Przedostatnie oczko na lewo, a oczko prawe też pod dwie nitki od prawej strony przerabiam na prawo i odwracam robótkę. I te dwa rzędy, które właśnie teraz zrobiliśmy, będziemy powtarzać. U mnie dla dorosłego m, robiłam to na wysokość 5 cm od tego miejsca, zgodnie ze wzorem, czyli krateczką, jeszcze 5 cm i następnie 5 cm ściągacza 2 na 2 i zakończyłam normalnie prawe oczka na prawo, lewe oczka na lewo. Ja to jeszcze pokażę. Myślę, że do dziecka zrobię taką samą długość, czyli 5 cm krateczki i później jeszcze 5 cm ściągacza. Natomiast przód już robicie sobie według swoich preferencji, jak głęboki macie dekolt w kurtce lub w płaszczu, tak żeby było wygodnie. U mnie przód jest długi na 18 cm w wersji dla dorosłego plus... 5 centymetrów ściągacza. Zrobiłam tutaj ściegiem na 5 centymetrów, natomiast ściągacz zrobię trochę krótszy, dlatego że zostało mi tyle włóczki i chciałabym, żeby starczyły mi dwa motki na cały komin. Dlatego chcę trochę oszczędzić właśnie na ściągaczu, na pleckach. I teraz tak, tu zrobiłam, nie wiem, może 10 rzędów? No, akurat 9 rzędów. I chciałabym Wam zwrócić uwagę, że jak już przejdziecie z tego ściegu, gdzie trzeba zmieniać i robić krateczkę, na po prostu na ściągacz, to żeby po tych dwóch pierwszych oczkach były oczka lewe, bo jeżeli zrobicie prawe, to będzie się mocno na końcu wywijało pod spód, więc lepiej, żeby były dwa prawe, dwa lewe w ściągaczu. Tak samo zresztą zrobiłam w tej swojej wersji dla dorosłej osoby. Jestem na prawej stronie, podbieram. Pierwszą nitkę. Po prostu zdejmuję to oczko, nic im nie robię. Przerabiam następne oczko na prawo i przekładam w ten sposób włóczkę. Następne oczko mam lewe, więc przerabiam je na lewo i przekładam włóczkę. Staram się to robić w miarę luźno. I znów lewe oczko na lewo, przekładam włóczkę, prawe oczko na prawo, przekładam włóczkę. Prawe oczko na prawo. I lewe oczko na lewo z przełożeniem nitki. W ten sposób trochę naciągam, żeby sprawdzić naprężenie tych oczek. No, staram się je robić dosyć luźno, żeby nie ściągała się robótka, tylko żeby naturalnie leżała. I w ten sposób zamykam całą krawędź do końca. Na końcu zostaje nam jedno oczko. Ja jeszcze robię takie dodatkowe, o, dodatkową taką pętelkę. Teraz odcinam tę nitkę i przeciągam. W ten sposób, żeby zacisnął się zupę. Tak prezentuje się skończony tył jeszcze wiadomo przed blokowaniem. To się rozciągnie, dlatego że to jest merino. Mam nadzieję, że w praniu ładnie się rozmięknie i właśnie da się wyciągnąć przy blokowaniu. Tutaj są nasze ramionka. No i teraz będę robiła przód tak długo, aż starczy mi włóczki do końca. Jak to robimy? Po prostu trzeba rozplątać nasz supełek. Jeżeli używacie dwóch różnych rozmiarów druta, to ten grubszy wbijam. U mnie to jest 4,5 mm. W żyłkę teraz, tak jak leży do mnie robótka na wprost, to wbijam w żyłkę z prawej strony grubszy drut i ciągnę. Patrzcie, jakie to jest proste w ogóle. W ten sposób ściągam żyłkę, już nie będzie potrzebna. I teraz będę chciała pracować na lewej stronie, ponieważ jak widzicie tutaj, trzeba się przyjrzeć do wzoru, zrobiłam już jeden rząd na prawej stronie, ponieważ tutaj mam krateczki, a tutaj mam... Tylko jeden rząd, na przykład oczek lewych i oczek prawych, czyli muszę teraz zrobić rząd na lewej stronie, więc chwytam sobie robótkę tak, bym chciała robić na lewej stronie. Czyli prawy drut mam większy, 4,5 mm, tak powinno nam wyjść, i tutaj jestem gotowa, żeby zacząć lewą stronę. Chwytam sobie nitkę od kłębka. Chwytam sobie nitkę, chwytam ją w prawą dłoń tutaj i Podbieram pierwsze oczko bez przerobienia i przekładam w ten sposób, tak żeby mieć dwie pętelki, właśnie tutaj z tej strony. Przytrzymuję to sobie. Pierwsze oczko robię na lewo, a dalej tak, jak mi schodzą z druta, akurat mam lewe oczka dalej i prawe oczka dalej. I w ten sposób jadę cały rząd na lewej stronie. Jestem przy końcówce, zostały mi dwa ostatnie oczka. Przedostatnie robię na lewo, bo jesteśmy na lewej stronie, a ostatnie na prawo, wbijając się od tej strony. I to jest koniec tego rzędu na lewej stronie. Teraz przechodzę na prawą stronę. I robię już dokładnie tak samo, jak to się działo na tyle, czyli po prostu pierwsze oczko na prawej stronie przekładam bez przerobienia. Drugie oczko na prawo, a reszta według wzoru. Tu już mam całą krateczkę 2 na 2 dlatego muszę zmienić, jak zawsze, na prawej stronie. Czyli zaczynam od dwóch lewych, dwóch prawych i kontynuuję krateczkę. Chciałam Wam tylko pokazać, od której strony zacząć i jak podebrać tutaj, właśnie oczka na przodzie, żeby ładnie kontynuować wzór. No, ale resztę robimy dokładnie tak samo jak tył, tak samo dziergamy na długość, jaka nam odpowiada z przodu, jaka jest nam potrzebna, w zależności od kurteczki, płaszcza czy naszych potrzeb. A wykańczamy ściągaczem 2 na dwa i zamykamy luźno oczka, tak jak schodzą z drutu, prawe na prawo, lewo na lewo przerabiając. I to już jest praktycznie koniec filozofii tego całego komina śliniaka. Jestem tutaj na końcówce, jeszcze Wam pokażę ten fragment. Prawe oczko na prawo, tutaj jest ta luźna nitka, którą dołączyliśmy, ja ją sobie trzymam tak z tej strony, i teraz chwytam przez te dwie pętelki w ten sposób. Później tę nitkę schowamy tutaj w środku w robótce i jej nie będzie widać. No i zdziergamy już dalej. Zgodnie ze wzorem, na tę długość, którą chcemy mieć.